No siema, z tej strony Kelo4, witam was w kolejnym odcinku z gry Biomutant. I z tego co widzę, powoli w tych celach misji, można powiedzieć, że praktycznie została nam już końcówka gry. Bo jak w poprzednim odcinku pokonaliśmy tego naszego drugiego jakby bossa, tak, to też był jakiś tam puchcio, okazało się, że już nam powoli mówią, że możemy się spotkać z naszym głównym celem. Zaraz wam powiem, jak on się dokładnie nazywa. Gdzie tu jest dziennik? Tu jest dziennik Arka. Decyduj, kto trafi na Arkę. Dobrotomina, przejmij posterunek, podbij wrogie plemię. A, no i Światłożerca, ale była coś już mowa, że możemy spotkać się z Lupalupinem, żeby z nim walczyć w jego obozie, nie? Więc wydaje mi się, że ciemno, ale to jest dość duże pole manewru, mi się wydaje, że tak jeszcze z 5 odcinków będziemy nagrywać. A później ewentualnie bym poboczniakami zajął się na live'ie, dobra. Ale nie przedłużając wstępu, pamiętajcie, żeby zostawić jakiś znak po sobie, zostawcie suba. Powoli rośniemy, nie tak jak szczerze powiedziawszy myślałem, ale jednak rośniemy powolutku. No i co, no i lecimy dalej, nie? Dostaliśmy teraz questa, żebyśmy wrócili do przedawnionego. Czyli tam do tego statku kosmicznego. Zobaczmy, czy to jest daleko w ogóle na mapie. Czy lepiej się jest tepnąć? Lepiej jest się tepnąć. Okej, szybka podróż. No i zobaczymy, co nasz przedawniony nam powie. I czy wyśle nas na spotkanie z jakimś kolejnym, ewentualnie naszym znajomym, abyśmy pokonali tych całych światożerców. Okej, jesteśmy przed tą grotą. Wchodzimy do tej groty. Jestem ciekawy, co on nam ciekawego powie. Dobrze, że nie masz klaustrofobii. To mógłbym w sumie przyspieszyć trochę ruchu. Mam nadzieję, że nie będzie gadał tego samego, co po pierwszym. Wiem mniej więcej, na czym to wszystko polega. Nie no, tak z góry strzelam, że będzie mu chodziło o to, żeby się spotkać z jakimś kolejnym ze swoich znajomych, nie? Bo nie oszukujmy się, ale końcówka już się robi jednak taka, ta gra liniowa, tak? Że wszystko praktycznie się powtarza. Interakcja. Przedawniony mówi, że nadszedł czas na pogodzenie się ze swoją przeszłością. Lupalupin wciąż przebywa w obozie, w którym dorastał. Ma nadzieję, że na miejscu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące cię pytania. Zawsze trzeba liczyć na najlepsze i przygotowywać się na najgorsze, ale spotkanie z Lupinem prawdopodobnie zakończy się starciem. Tak jak mówiłem. Wskażę ci odpowiedni kierunek, lecz reszta będzie w twoich rękach. Ten etap podróży przebędziesz samodzielnie. Obóz Lupalupina zawsze tu był, ukryty u podnóża drzewa. No już byliśmy w tym obozie, jak szukaliśmy mniej więcej wejścia do tego drzewa, nie? Przedawniony ma nadzieję, że na miejscu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące cię pytania. Wie, że już o tym wspominał, lecz nadszedł czas, by ukrócić rząd terroru Lupina. Okej. No po drugiej stronie tak naprawdę, nie? Lupalupin. No mówię, no my tam 2 czy 3 odcinki musisz temu tam byliśmy. I stawić czoła przeznaczeniu. Tylko ty i Lupin. Żadnych zasad. Ciekawe. Cieszy się, że może ci pomóc. Okej, czyli już zaczyna wracać do tego, co zawsze gada. Mówi, że już ogarniasz najważniejsze sprawy. To co, pokonaj Lupalupina. I możliwe, że moje podejście do tego, że zostało jeszcze z 5 odcinków, tak naprawdę też jest błędne i wyjdzie na to, że główną fabułę zamkniemy w 2-3 odcinkach. A ja wam chyba nie pokazywałem, jakiego teraz mamy ogólnie wierzchowca. O, zobaczcie. Wiecie, kogo on mi przypomina? Za dzieciaka się... Kolejna godzina światła dziennego byłaby męcząca. Dobra. On mi strasznie przypomina postać, jak się w dzieciństwie oglądało Muminki. To był taki właśnie czarny potwór, którego zawsze dzieciaki się bały. No, i on mi przypomina tak przynajmniej z oczu, z twarzy mniej więcej, z postury. No tamten nie miał 4 nóg jak ten, ale chodzi o to, że tak, no taki jest straszny dość. Dobra, wskakujemy na tego wierzchowca i lecimy. On jest 2-krotnie szybki, to nawet można odczuć, nie? Wow!
Jest tak szybki, że zaraz bym spadł tam na dół. No a tam bym akurat nie chciał spaść. Teraz robimy kółeczko tak naprawdę wokół tego drzewa. No i co? I chyba dzisiaj już będziemy walczyć z tym lupinem. Chyba, że jeszcze jakieś specjalne zadania będą nas czekały. Na przykład on będzie uciekał czy coś. Nie no, wydaje mi się, że powinno to w miarę płynnie pójść. Ale to już będziemy nawet skracać trasę. Już nie będę szedł po tych ścieżkach, naprawdę szkoda czasu. A mówię, no... Mi się wydaje, że zdobywanie obozów jeszcze, jeżeli faktycznie byśmy zamknęli już w tym odcinku fabułę, no to byśmy się zajęli potem na odcinkach tymi głównymi poboczniakami, nie? Z tych kampanijnych misji. Typu, wiecie, zdobywanie garnizonów, czy walka z tymi światożercami czterema, nie? Dobra, no tu jest wejście do jego obozu. No, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. Poprzednio nie siedział w swoim obozie, ale teraz może być już inaczej. O, już chyba jest, już go słychać. Spokojnie, żadne zwierzę nie ucierpiało. Lupa Lupin czekał na tę chwilę, aż przyjdziesz tutaj i zobaczysz na własne oczy, gdzie to wszystko się zaczęło. Okej, okay. Ciekawa retrospekcja, był widzę. Był malutki, gdy twoja matka i jej pobratymcy przybyli, aby zgładzić jego matkę tylko dlatego, że była inna. Była łowczynią. Tamtej nocy łowczyni stała się zwierzyną. Nie miała gdzie uciec. Twoja matka nie okazała litości. Pragnęła tylko zemsty. Widzi, że nie różnisz się od swojej matki. Twoja decyzja w podobnej sytuacji byłaby taka sama, równie mordercza. Został osierocony, porzucono go i uczyniono wyrzutkiem. Od tamtego czasu każdej nocy przeżywa te wydarzenia na nowo. Wiecie co, szczerze po tej retrospekcji wcale się nie dziwię. Mówi, że twoja matka i jej uczniowie rozpoczęli coś, czego nie da się cofnąć. Stworzyli potwora, w którego się zmienił. Wiedział, że jego czas nadejdzie, dlatego cierpliwie czekał. Kiedy dowiedział się o twoich narodzinach, zrozumiał, jak może zemścić się raz na zawsze. Właśnie dlatego zostawił cię przy życiu, gdy zrównał twoją wioskę z ziemią. Chciał zgotować ci życie pełne cierpienia, takiego jak to, które spotkało jego. Właśnie dlatego naznaczył cię na całe życie. Chciał cię rozpoznać, gdy znów się spotkacie. Gdy już sobie przypomnisz, skąd pochodzisz. Jego głód z upływem lat był coraz bardziej niezaspokojony. Próbował, ale wegetarianizm nie leży w jego naturze, a głodować nie zamierzał. Nigdy jednak nie odebrał życia z powodu swojego apetytu. Zawsze chodziło o przetrwanie i bycie sobą. Jeśli zadumasz się nad przyrodą, zrozumiesz, że selekcja naturalna eliminuje wszystkich poza najsilniejszymi. Przeznaczenie jest dla tych, którzy są zbyt słabi, by wykuć własny los. A ty musisz pogodzić się z tym, co czeka ciebie. No niestety, szczerze. Miałem nadzieję, że nie będę musiał z nim walczyć po usłyszeniu tej historii. Naprawdę. Ale niestety... Wiecie co? Ja go jednak trochę rozumiem. I nie jestem w szoku, że oczekuję zemsty. Szkoda. Szczerze, po tej historii myślałem, że będę miał przynajmniej jakieś rozwiązanie. A nie wydaje się jakoś, nie wiem, strasznie... O Jezus. Miałem powiedzieć strasznie twardy. Szkoda mi jest go. Osobiście jest mi go jakoś tak szkoda.
Ej, ale fajnie się z nim walczy. No szkoda mi jest ogólnie typa. Teraz wiem, dlaczego tak mniej więcej zemścił się na tym wszystkim i no należało się. O, ale widzę, że mi się życie odnawia ogólnie w czasie walki. Gdybym miał jakiś wybór, to nie chciałbym z nim walczyć, powiem wam szczerze. Bo ja rozumiem, co nim motywowało. Wiem, chyba mam jakiś dobry dzień, bo chciałbym go ocalić. Kurde, no Bigo! Już niestety musisz z nim walczyć, nie masz wyjścia. Boś dużo ciosów nie zadaje strasznie. Szczerze, ci światożercy byli o wiele trudniejsi od niego. Jezus, że on tylko nie spadł. O Jezus, no dawaj, Bigo. Też tydzień w to nie grałem, więc oczywiście trochę skill spadł, jeżeli chodzi o walkę. Oj, oj, oj. Nie myj się kamer. Dobrze, bo ma strasznie takie, jakby to powiedzieć, przewidywalne ruchy. Cierpisz. No cierpię, cierpię. Muszę odnowić sobie życie. Dać automat. Automat zadziałał, dobra. O Jezus, no tutaj zmarnowałem swoje ruchy. A tu też, niestety zepsułem. Nie, ale kurde, fajnie się z nim walczy, tak? Jednak jak przeciwnik jest mniej więcej twojego wzrostu, to te walki są takie nawet ekscytujące w tej grze, nie? Ja już też patrzę z perspektywy tego, jakby miał ocenić tą grę. Bo mówię, świetnie mi się ogólnie na przykład walczy w tej grze, nie? Ale jak mam jakiegoś, nie wiem, światożercę pokonać z tych takich, tych pufciu chrumów, to nie byli strasznie niewygodni. Bo zawsze musiałem w czymś innym walczyć, a nie walczyć z sobą. A, i teraz drzewo. I pomaga nawet w walce. Proszę dajcie mi jakąś decyzję, czy mogę go oszczędzić, czy nie. Bo to jednak błąd mojej matki doprowadził do tego, że on się taki stał. Czekają nas ciężkie czasy, niezależnie od tego, dokąd pójdziesz. Zazyskano broń dzieciaka. Wróć do przedawnionego. Kurde, smutny to jest trochę odcinek. Nie wiem, czy tylko ja tak do tego strasznie sentymentalnie podeszłem. Chodź. Kurde, nie pamiętam, jak się nazywała ta postać z bajki. Weźcie, podpowiedzcie w komentarzach. To tak w Muminkach ona straszyła nas za dzieciaka. Wy pewnie będziecie wiedzieć. Ej, tu gdzieś powinno być zaraz wejście, nie? Nie chcę się teleportować do tego tutaj drogowskazu, no bo jednak to nie było tak daleko, nie? Chyba, że już przebiegłem. Przebiegłem? Oj, chyba tak. Albo nie. Rzeką skacze. Jakowce takie.
Była ta droga? Tu jest ta droga, dobra. Fajny dźwięk w ogóle ten wierzchowiec bierze i wydaje. Ale to czekajcie, na mapie mniej więcej to by ile przestrzeni? To my nie zwiedziliśmy? No my tak naprawdę, mi się wydaje, że my nawet 50% obszarów nie zwiedziliśmy do tego. Zobaczymy, co nam powie przedawniony tak naprawdę, nie? Może Lupa Lupin to nie miał być naszym takim głównym wrogiem tak naprawdę. Musisz pokazać swojemu wierzchowcowi, kto tutaj rządzi. Fajnie jest, lubię go. No dobra, to mi powie przedawniony. Przedawniony słyszał, że nie próżnujesz. Tu Luaba Woliła. Mówi, że docenia twoje dotychczasowe osiągnięcia. Niestety otrzymał pilne wieści od swojej przyjaciółki ze wschodu, Noko. Balu Budulua. Przedawniony wie, że masz na tyle dobre serce, że postarasz się pomóc, Noko. To brzmi strasznie znajomo. Mówi, że wskaże ci odpowiedni kierunek, ale odnalezienie Noko i zapewnienie jej potrzebnych rzeczy leży wyłącznie w twojej gestii. Okej. Kiepsko to brzmi. Przedawniony miał rację. Należy powstrzymać puchcia kopytka. Majany. Przedawniony mówi, że Noko martwi się wzmożoną aktywnością wschodniego światożercy. Farfarifio, tuga, kubu. Tłumaczy, że Noko ma osławionego rumaka, którym planowała dostać się do światożercy. Jednak potrzebuje pomocy w przygotowaniu go. Okej, tu jest Noko. Czyli teraz znowu wracamy do tych powtórnych misji. Przedawniony sugeruje ci wybrać się na wschód jak najszybciej i sprawdzić, w jaki sposób możesz pomóc. Cieszy się, że może ci pomóc. Dobra, to lecimy. To nie ma co przedłużać tych gadek, bo to jest wszystko to samo tak naprawdę. Okej, zadanie główne, przedawniony. Siadamy tutaj na naszego wierzchowca. No i lecimy do tej Noko. Mam nadzieję, że po trasie jeszcze spotkamy jakieś drogowskazy, żeby tam podblokowywać. Kurde, i teraz jestem, tak się zastanawiam, tak? Dali nam tak naprawdę do pokonania tego Lupa Lupina. Ja osobiście spodziewałem się, że my z tym Lupa Lupinem będziemy walczyć, jak pokonamy tych wszystkich światożerców. To jest... drążki sterowania. To powoli się zaczyna robić tak jak na przykład z garnizonami, tak? Bo garnizony olaliśmy, tak? Mieliśmy zdobyć tylko jeden. Tam drugi zdobyłem mniej więcej na live'ie. I potem... no co? Garnizony zniknęły. Żadnego celu nie było z tymi garnizonami. Zobaczymy, jak teraz tutaj będzie. A widzę, że tu będzie jakiś kolejny skażony dość mocno obszar. O, a tu? Dobra, wyskakuj. Prosto w miękkie. On jest taki mocny. Nawet mnie nie trafił, szczerze. Z niego coś leci? Bo nic nie możemy zabrać. To jeszcze 1600 rów. Dać wierzchowca? A wiecie co, wezmę tego wierzchowca. Ojca, niedługo już będą 20 minut odcinka, więc wydaje mi się, że w sumie podejdziemy do tej Noko. Pewnie jeszcze jacyś przeciwnicy nas będą czekać po drodze, tak? Będziemy walczyć z tymi przeciwnikami. Podejdziemy do Noko, pogadamy i zakończymy odcinek. Próbuję mniej więcej jakąś taką drogę znaleźć do niej blisko i żeby też jeszcze tutaj był drogowskaz, żebyśmy mogli się mniej więcej zapisać, żebyśmy potem mieli większe pole manewru w sypaniu się. Widzę, że już byśmy musieli wchodzić na skażony obszar. My
ma tu żadnego na razie drogowskazu. Z przeciwników też nie widzę na drodze. A my dość prężnie idziemy do przodu. Wciąż siedzisz na wierzchowcu. To dobry znak. No fajny jest ten wierzchowiec. Nazwałbym cię Szczerbatek, ale niestety nie jesteś cały czarny. I nie mam pojęcia, jak cię można nazwać. Te kolory takie, no... Ja na przykład, jak grałem w Need for Speed'a Worda, nie wiem, czy ktoś z was grał ogólnie w tą grę wcześniej, jak jeszcze były dostępne właśnie do gry tak ogólnie, przed zamknięciem tamtych serwerów, nie? O, a tu droga jest rozwalona, czyli chyba musimy iść tymi kanałami. No to ja miałem fobię na punkcie tego, żeby moje samochody były właśnie mniej więcej w takich kolorach, bo nie w kolorze żółtym, tylko błękitnym. Tak fajnie wtedy pasowało. A to, że już miałem fobię na punkcie samochodu TT, wiecie, Audi TT-tki, to już inna sprawa, nie? Ale ogólnie każdy mój samochód w tej grze miał podobne barwy. Tylko że jak się na przykład, wiecie, stawało z innej strony, to tam bardziej wtedy ten niebieski było widać, a czarny jednak był ten dominujący. Zobaczmy, co jest tutaj. Kiszka zawsze będzie przyprawiała o mdłości. Tak to już jest. Jesteśmy tu w jakimś zbiorniku. Mamy tutaj coś do odwiedzenia tak naprawdę, więc musimy się skupić na tym obszarze, żeby poznajdować te wszystkie, o, takie właśnie małe dodatki. Bo może nam się trafi coś dobrego, a jestem jeszcze ciekawy tej broni. Więc dostaliśmy tą naszą broń z dzieciństwa. Jakie ona mniej więcej ma obrażenia? To jest to? Nie, gówniane ma obrażenia, szczerze. Odkurza, czy nie chce odkurzać? Chociaż to nie ma wcale lepszych. No i ta ma lepszą szybkość ataku. Ale to bym musiał pomajstrować. Wydaje mi się, że tym to się zajmiemy na live'ie. Ogólnie będę planował zrobić jeszcze live'a z Biomutanta w ten weekend, jeżeli oczywiście tylko znajdę na to czas. Ale to już was poinformuję, nie? W późniejszym terminie. Bo w końcu coś zaczynam ogarniać właśnie z nagrywkę z kimś. Miała być nagrywka z Minecrafta, tak? Ale niestety osobie, którą miałem nagrywać Minecrafta, coś nie tak działo i się zepsuło tą grą. Więc musieliśmy szukać jakiejś gry zastępczej. I ogólnie namawiam tą osobę do Destiny 2. Chciałbym zagrać po prostu na razie podstawkę w Destiny z tych takich questów, co jest na mapie, tam 4 czy 5. I wiecie, polatać po każdym obszarze tak naprawdę, powykonywać te questy. Karma, zmienia się świat, a my wraz z nim. No, a potem skupić się na tym dodatku, nie? Słyszałem, że podobno Destiny jest inną grą na podstawce, inną grą jak już się kupi dodatki. Wygląda na to, że trzeba ustawić kręciki, by rury znów działały jak należy. Chyba na tej zasadzie będzie funkcjonować. Tak, tak i... Tak? Okej, okay. To było proste. Ogólnie te zagadki w tej grze są dość proste, naprawdę. Gdy przepływ jest już odblokowany, nic go nie zatrzyma. No my tu jeszcze szafę mieliśmy do sprawdzenia. Było coś jeszcze do sprawdzenia ewentualnie? O, tutaj. Bierzemy ten nasz biopunkt. O, okropieństwo. Uważaj, gdzie stawiasz nogi. To są biogeny? Czy jak to się nazywa? Chyba tak, chyba to są te biogeny. Sweter z kołnierzem. Fajnie wygląda osobiście. A nie wiem, czy nawet nie jest lepszy, wam powiem. Sprzęt. Korpus. A, niestety nie. Dobra. Szafa. Szafą, super łup. To je na głowę? To je na głowę, ale to jest słabsze, więc to je nie potrzebuje. Sputniczkowa sputniczka. Dobra, i tak jest słabsze. Okej, to jeszcze tak naprawdę musimy znaleźć jakieś dwie rzeczy tutaj ukryte. I tutaj tą miejscówkę też będziemy mieli dość dobrze wziętą i rozplanowaną. Tu już widzę gości. Okej, idziemy z nimi walczyć.
O, tu już 21 level. Dobrze wycelowałeś. Ojojoj, o ty mi będziesz robił krzywdę. Dlatego skupmy się na pokonaniu najpierw jednego, a potem się będziemy rzucać na drugim. Muszę obserwować, czy jakiś wróg nie chce mnie zaatakować w miarę, żeby jeszcze robić uniki. Okej. Osobiście bardziej się boję tych przeciwników niż Lupa Lupina, jak z nim walczyliśmy. Okej, unik zrób. Widzę, że na nich mniej więcej te obrażenia to nic nie robią. Dlatego już chyba będzie trzeba trochę się przygotować do walki z tymi przeciwnikami. O Jezus, no dawaj. Czasami zbyt dużo skaczę i niepotrzebnie te uniki robię. I okazuje, że przeciwnik działa trochę inaczej, że niby nas straszy, że zaraz nas zaatakuje. A potem okazuje się, że ma jakieś, no właśnie, takie cztery na przykład komba po drodze. Boże, jakby się zawiesił w powietrzu. To następny level wpadnie? Jeszcze nie. Dobra, przeszukajmy jeszcze zwłoki. O, tu mogę coś szukać. Długolec. Ło, rękojeść. I nawet powiem wam, że jest fajna ta rękojeść. A jeszcze lisior. Ty co, to już cały obszar jest przeszukany na 100%? Z tego co mi się wydaje, to chyba już tak. O, tu jest jeszcze coś do grzebania. Duża apteczka, no to się na pewno przyda. Średnia taka. Dobra, coś tu jeszcze jest? Jeszcze jedno mi się chyba gdzieś tu paliło, nie? Bym przeszukał. O, tutaj. Dobra, apteczka. Okej. Uuu, to się fajnie świeci. O, i to chyba jakieś zabytkowe nawet. Wow. Ale niestety to jest dwuręczne, więc ach. My nie będziemy z tego korzystać. Dobra. Obszar ukończony, fajnie. Tu się wspinamy na górę. Racyk. Akurat ten motyw ze skakiwaniem na to jest bardzo fajny. To mi się akurat podoba. Dobra, i górą. Ale my tu nie wracamy teraz? My wyjdziemy po prostu z drugiej strony tego mostu. Oczywiście, że my tu wróciliśmy. Czy co, i tak musimy przejść przez tamten most. Oh my god! Prawda taka, że tylko czas niestety straciliśmy. Dawaj, wierzę w ciebie, że to przeskoczysz. Wow, przeskoczył. Dobre wierzchowiątko, nie krzywdzimy. Dobry szczerbatek żółty. Dobra, leć, go. O, tu jest jakiś mostek, ale też słyszę już przeciwników. O, to jest chyba jakiś obóz. To wy tacy tutaj czarni jesteście. Szokujące! Musiało zaboleć! Dobra, najpierw na tym się skupmy. Nie ma, tak nie. O Jezus, dobra. Wiem, że już zrobiłem uni przed tobą. Dobra, ciebie to zaraz wykończę kombem naszym. Dobra, już giniesz. Punkty ulepszeń, już mamy 4. Poziom 18. Ja też szczerze myślałem, że mam trochę mniejszy poziom. Dobra, Szczerbuś, ciebie tu mogę na chwilę zostawić. Bo i tak idziemy tu. Zobaczycie o co chodzi. To jakiś obóz przeciwników.
Zgadza się? Nie. To nie jest żaden Noko, ale o co chodzi z nim? Libuma, Limana... Błaga cię o pomoc, od stóp do głów jest w szlamie. Nie może się go pozbyć, a przez niego czuje się fatalnie. Znajdziesz sposób na oczyszczenie mu ciała, inaczej umrze. Co cię spotkało? Mówi, że beztrosko hasał i wpadł do szlamu. Twierdzi, że już wie, czym może się wyszorować. Widzisz tę wielką szczotę do zęboli na wysokim znaku? To byłaby idealna szczota do szorowanka. Dziękuję ci i prosi o pośpiech. Ciężko znaleźć ci jakikolwiek cień. Sami tworzymy cień. Zgadza się. Zawsze też możemy stworzyć ich więcej. Musi być jakiś sposób, by to powstrzymać. Zgasić światła. Wszystkie cienie znikną. Nie o to mi chodziło. Mamy tu jakiś czas na to? Ta misja jest... wiecie co? Dzisiaj wyjdzie trochę dłuższy jednak odcinek niż pół godziny. Znaczy wiecie co? Jeżeli to nie ma jakiegoś czasowego... moduł radioaktywny, nie wiem co to jest nawet. Bo to nie jest niby czasowe, widzę. Więc moglibyśmy olać sobie na razie i ewentualnie już tym się zająć na live'ie. A ja bym chciał jednak za wszelką cenę dzisiaj dotrzeć przynajmniej do niej. Więc śledzimy to zadanie. Nie ten przycisk. Ten? Tak, ten przycisk. Więc lecimy po prostu do niej, a... Następnym razem weź kamizelkę ratunkową. Zabrakło mi słów. Po prostu lećmy do niej, a zajmiemy się ratowaniem go i tak dalej po prostu na live'ie. Dobra, lećmy już do niej. Już 500 metrów zostało. No i co? Myślę, że dojdziemy do niej. Pogadamy, czego ona tak naprawdę potrzebuje. No i na dzisiaj skończymy odcinek. Miejmy nadzieję, że jeszcze z tym Lupa Lupinem będzie jakiś wątek w tej grze. O, słyszę przeciwników. Też jakoś po drodze zbytnio nie biegnę. Wydałoby się jednak pilnować tutaj, żeby ewentualnie jakiś drogowskaz znaleźć. Też możemy się natknąć na przykład, tak naprawdę. No w tych okolicach nie byliśmy. Znany jest pod nazwą Kamienioknupy. To najbardziej nieprzyjazne miejsce na świecie. Pod względem przeciwników pewnie, co? Aha, już jest. Jezus. No, nie byłem na to przygotowany osobiście. Aj, złe ustawienie kamery. Ja nie wiem co się dzieje, nie wiem czy jakoś bije czy nie. Dobra, uciekajmy. Ja jednak muszę wziąć apteczkę. Dawaj. No kurde. Ty szczurze jeden. No fucking bitches. Co jest? Aż tacy są trudni? Mała apteczka. I ładuj życie. Można sobie pomóc. Nie dają mi jakiegoś pola do manewru do swobodnej walki, nie? A jak już jednego pokonam, to przynajmniej trochę życia sobie zwrócę. Okej. Dużo to, jak szczerze powiedziawszy, nie zwróciliśmy tego życia. Dobra, jest ich mniej i już się o wiele wygodniej z nimi walczy.
Dobra, drugi pad. Jeszcze teraz tego małego. Dobra, tego, tym szczurem to się zaraz zajmiemy, Olek. No, Igo, nie tego, tego. Cyk, cyk, cyk. Okej. O i jesteś teraz ty. Ja już cię załatwię. Już nie będziesz miał takiego pola manewru jak przed chwilą w walce. O kurde, no jednak będziesz miał. To nie tak miało być. Dobra, giniesz. Dobra, niech nam się życie odnawia. Askesowy dostaliśmy. Nie wiem, po co nam tak naprawdę jest potrzebna. Przynajmniej nie wychodzisz z tego z pustymi rękoma. Przynajmniej tyle. Dobra, życie nam teraz się odnawia. Sięgało wiele dalej niż nocą. Możemy ten słup tutaj zniszczyć. Znaleźć elektroniczny złom? Złom. Świetnie. Nie wiem, czy nie po raz pierwszy znaleźliśmy taki e-złom. Bo nie przypominam sobie, żeby takie totemy spotkał wcześniej. Dobra, tu widzę jakby naszych, ale już nie chcę odbierać kolejnego questa od nich. Po prostu polecimy tu. Słyszę znowu przeciwnik. Więc czy będziemy mieli do czynienia z kolejną jakąś walką? Kolejny? Echy. Tutaj pod górę leci. A i kolejni przeciwnik. Oj, i to już nie są tacy przyjaźni. A już bombę oczywiście na start dostaliśmy. Dobra, już cofka. O, fajnie, że akurat to nam uzupełniło się. Ej, no zrobiliśmy unik, nie przesadzaj. To jeszcze go nie zabiłem? Nie, nie chcę z nim walczyć jeszcze, na razie chcę się tym zająć. O Boże. Czuję, że walka z nim też nie będzie zbyt prosta. Nawet solo. Nie ma łapania, ty już byś chciał. Kurde, ma takie ruchy, które nie są w ogóle zaznaczone. I to jest z nim największy problem. Ale jak już się wyczuje jego ruchy, to walka jest nawet przyjemna. No, ale w tym momencie nie wyczułem. A walcz, dawaj. Jeszcze trochę. Dobra, ja już sobie tak wolę wziąć życie na wszelki wypadek. Nawet jeżeli go teraz pokonamy. Ach. Ładnie nam przywalił. No, ty też do łatwych nie należałeś. Dodatki to ty miałeś słabe. Myślałem, że będziesz miał lepsze. Też wszystko, tu też. O, nie wiem, czy nie wyjdzie czasami 40-minutowy odcinek. Ale chyba mi za to wybaczycie, co? Spójrz tylko na te notki na tablicy. Szkoda, że gnunie nie potrafią czytać. Jeśli będziesz się tutaj kręcić, możesz natrafić na Noko. Uwielbia gnunie. Kiedy wiem, co to jest. Zabrakło elektryczności, wszyscy zaczęli jeździć na gnuniach. I tak już zostało na całe lata. To jakby konie. To jest pierwsze moje skojarzenie, że jakby z koniami. Środki transportu zasilane energią zanieczyszczały świat, ale nie robiły kupy na ulicach. Tak, chodzi o konie. Kiedyś ewidentnie obowiązywały niewłaściwe priorytety.
Patrz pod nogi, a może znajdziesz tu ślady pozostawione przez innego podróżnika. Nie. My wracamy do misji. Oczywiście akceptowałem tą misję. Ty jesteś tu, nie automat. Oko już powinna być tu za rogiem. A, zagroda Gnuni. Jest i drogowskaz. Oko nigdy nie opuszcza tego miejsca. Żywe istoty zawsze są dla niej Zobaczmy. Priorytetem, tak, nie dałem ci dokończyć. Wzrok sięga daleko. Okej, Noko. A, czy to ten nasz, który nas bił? Za dzieciaka? Nux to niełatwy język, jednak możliwy do opanowania. Ona mówi, że cieszy się, mogąc cię znów zobaczyć. Zastanawia się, czy ją pamiętasz. Nazywa się Noko. W młodości pozwalała ci jeździć na swoim miucie. Noko pamięta, że kiedyś wprost rozpierała cię energia. Cieszy się, że ta iskra cię nie opuściła. Ja jej nie pamiętam osobiście. Jednak te czasy dawno minęły. Nasze wspomnienia pokazują, gdzie w życiu byliśmy, a nie dokąd zmierzamy. Moje wspomnienia są niewyraźne. Z pewnością je odzyskasz, kiedy przestaniesz o nich usilnie myśleć. Oby tylko cię nie nawiedzały. Życie bardzo cię już doświadczyło. Noko też pamięta te czasy, jednak ich nie rozpamiętuje, choćby nie wiem co. Widzi, że możesz już stanąć do walki z Lupalupinem. Już z nim walczyłem. Chyba nie da się tego uniknąć, a przynajmniej nie na długo. Mówi, że tragiczne doświadczenia z czasów twojej młodości zniszczyłyby każdego, ale nie ciebie. Wciąż masz w sobie pozytywną energię. Nadzieję. Noko mówi, że historia jest jak szlak, po którym się wędruje. W każdej chwili można się cofnąć. Chyba, że ślady są już zatarte. Każdy jednak sam jest sobie przewodnikiem. Kurde, wiecie co? O tym chyba tutaj... Bo wydaje mi się, że najpierw faktycznie powinienem walczyć z tymi światożercami, a dopiero potem walczyć z tym Lupinem, a nie, że w połowie gry spotkałem Lupina. O co ja teraz wezmę? Pragnę zemsty? Pragnę przebaczenia? Pragnę zemsty, no. Tylko czy to jeszcze jest w ogóle, nie wiem, jakoś... Już nie ma sensu według mnie. Chyba, że faktycznie jeszcze potem będę z tym Lupalupinem walczył. Też chcę, by Lupalupin dostał za swoje. No właśnie o tym mówię. Mimo przekonania, że wybaczenie jest najpotężniejszą formą zemsty. To bardzo mroczne. Niedługo zapanują ciemności, że oko wykol. Trzeba wymazać świat, niestety. Pomyśl o całym pięknie, którego nie zobaczysz. Wzrok jest przereklamowany. Rozkręć życie na maksa. Wolę ciszę. I tego się trzymaj. Siedź cicho. Pyta, jak wiele różnych dróg masz za sobą. I czy czasem zastanawiasz się, co by się zmieniło wraz z obraniem przez ciebie innych? Pyta, jak wiele różnych dróg masz za sobą. I czy czasem zastanawiasz się, co by się zmieniło wraz z obraniem przez ciebie innych? Szczerze nie rozumiem tego. Dobra, wale to tak mało czasu. Nie da się zrobić wszystkiego, na co masz ochotę. Nie pójdziesz wszędzie, wszystkiego nie zobaczysz, nie na wszystko starczy czasu. Nie chcę nawet myśleć, jaki los czeka Gnunie, gdy świat się skończy. Nic już nie zostanie. Ja swego szczerbatka zabieram ze sobą. Chciało ci się walczyć o ten świat. Nie wierzę, że walczysz ramię w ramię z plemieniem. O Boże, jak oni ich wszystkich nienawidzą. Ale szukają czegoś, co mogliby zwędzić. Oni ich wszyscy nienawidzą, nie wiem z jakiego powodu. Nie wiem, bo oni biorą tylko bezpańskie rzeczy według mnie. Jeśli przez bezpańskie rozumiesz takie, które nie są przybite gwoźdźmi,
ciągle próbują ukraść jej gnunie. No i co z tego? Ale nie mówmy teraz o tym. Domyśla się, gdzie mógł zawędrować miód. Najbardziej uwielbia on niekończące się bezdroża. Jego ulubiony teren nazwała Łąką Miuta. Miód rozpozna twój nabyty w tym miejscu zapach, dlatego zapewne zaufa ci na tyle, by za tobą podążyć. Musisz sprowadzić tu Miuta, gdy go odnajdziesz. Minie trochę czasu, nim się uspokoi, ale potem będzie gotowy zawieźć cię do Światożercy. A powiedz mi o Światożercy. Żałuję, że coś takiego jak puchcio kopytko nie może zostać ujarzmione. Jednak pogodziła się z tym, że musi. Co, to będzie kolejny jakiś zmutowany tym razem koń? Dobra, wiecie co, ten odcinek i tak już trwa zbyt długo. Ja mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Dość dużo tutaj się naprawdę wydarzyło. Ja jestem z tego odcinka nawet zadowolony. Chociaż no mówię, no trochę długo nam zajęło dotarcie do niej. Ale co, dzięki za obejrzenie odcinka. Pamiętajcie, że jeżeli wam się odcinek podobał, to zostawcie łapkę w górę. Dajcie suba dla zasięgu. No i co, no i napiszcie jakiś komentarz ogólnie. No mnie cały czas droczy, jak się nazywał ten potwór z Muminków? Bo nie mogę sobie przypomnieć tej nazwy. Dobra, ja się na razie z wami żegnam. Nara!